Siemaneczko ludziska, tutaj Kotwicz, witam was w kolejnym odcinku z nagród za Food Champions w tym tygodniu W ten weekend udało nam się wbić, udało mi się wbić w sumie, Gold 3 Miałem możliwość bicia Gold 2, ale już mi się nie chciało dogrywać tych meczy ze względu na to, że Za Golda 3, no jak do tej pory są o wiele lepsze nagrody niż za Gold 2, więc zobaczymy co ten weekend przyniesie co te nagrody przyniosą? Jak widzicie, potwierdzenie moich słów, go 3. Miałem jeszcze właśnie 3 chyba mecze zapasu, ale musiałem 16 meczy rozegrać w niedzielę, e, ponieważ u mnie aktualnie jest córeczka, więc dużo czasu jej poświęcam. To cud, że w ogóle udało się rozegrać te wszystkie mecze. Więc zobaczymy, co, co będzie w tych paczuszkach. Najpierw play-piki. Zobaczmy, co będzie w playerpikach. Oby były dobre overale. Mmm. Denajer. No dobra, no. 8-2. Tylko overalowo. Z tego względu, że może do jakiegoś SWC później będzie na przepałkę. No i tej Sheira, nie? Czyli, jeśli chodzi o playerpiki, to nic ciekawego w ten weekend. No dobra, no to co? Otwieramy paczuszki. Jeszcze odbierzemy od razu za Division Rivals, ale najpierw jeszcze się zakwalifikujemy do kolejnej yy, do kolejnej naszej ligi. Nie, najpierw trzeba odebrać. Dobra, okej. Okay. I się zastanawiam, czy wziąć wymienne czy niewymienne. No tu jest cztery paczki. No tutaj jest 8 paczek, tylko że. Dobra, bierzemy jeszcze wymienne. Może od przyszłego tygodnia będziemy brać niewymienne. Zobaczymy. Piszcie w komentarzach, co dla Was jest lepsze. Czyli niewymienne czy wymienne, gdzie były lepsze trafy do tej pory. A ja otworzę dwie duże złote paczki, rzadką paczkę i mega paczkę. Od razu wrzucamy, żeby uzyskać dostęp. Będziemy brać udział kolejny. Rozpocząłem sobie też Słuchajcie Rotu Glory na PCCie, eee, więc zobaczymy. Na streamkach będzie grane pewnie Rotu Glory, tylko że streamki będą późnym wieczorem, ze względu na to, że właśnie jest u mnie córeczka. Eee, no dobra, to odbieramy. 9 paczek mamy, bo jeszcze były dwie, które zrobiłem z SBC, które były chyba wczoraj wyszły. Eee, dobra, otwieramy najpierw duże paczki, lecimy po kolei. Nie będę już tam wybierał, lecimy po kolei. Pierwsza paczuszka, obie jakiś łokat w ogóle, w którykolwiek był z nich. No tutaj nie ma nawet ekranów, więc przyspieszę. No nic ciekawego, reszta na quicksell, i otwieramy kolejną paczuszkę. Żeby jeden walkout był, albo chociaż ekrany które mi, z którymi będę na plus Dobra, tu też nie ma ekranów, przyspieszam bo to jest w sumie troszkę tak bez sensu, żeby czekać, zobaczyć co to jest za, e, za karta Lecimy dalej Mam nadzieję, że... Wy do tej pory, że Wy macie jakieś lepsze... Dobra, są ekrany, że macie jakieś lepsze trafy. Jest Anglia, jest lewy pomocnik, jest Manchester i to będzie. Rashford, kurcze pieczone. Kurcze pieczone. Rashfordzika już mam. Więc on idzie od razu na. Idzie od razu na listę transferową. A tu jest niewymienna No dobra, no to zamieniam z, na wymiennego I leci na to Leci na To była ta paczka niewymienna z tego SBC, na to wygląda Dlatego, i ta też jest pewnie, nie... i ta też jest chyba niewymienna Są ekrany, słuchajcie Francja, SPD, A nie wiem kto to jest, Matuidi, nie wiem czy coś kosztuje, nie wiem czy coś jest warte, wezmę go na listę, trans no nie wezmę go na listę transferową, bo mam powtórkę, a to są karty, które nic nie będą za, za bardzo warte i lecimy dalej, jeszcze mamy 5 paczek słuchajcie, dobrze, dobrze, dobrze. Nowe ekrany. Kaita. mamy informację, słuchajcie. Ayo. że Kaita będzie. Ale to na przepałkę będzie. Jeszcze walkout. Słuchajcie, ekrany są, tylko walkout jeszcze bym chciał. Mega parze. Walkout. Raz, dwa. No nie ma, ale będą ekrany. Argentyna. Lewy obrońca. Ajax. Tagliafico. Tagliafico. Fiku miku na patyku. Dobra, zostawmy te dwie megapaczki. Otwórzmy mieszaną Tutaj nawet nie będzie rzadkiej karty. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, dwie megapaki. W którejś z nich jest lockout. Ja w to wierzę. Mam nadzieję, że wy też. Lecimy tu. Nie ma OKAUTU, ale są ekrany, i to będzie once to watch? Nie, to będzie inform. To będzie inform. Szaboszaj. Szaboszaj. Ok, no, dwa informy. Jeszcze blind tu wleciał. To ta druga chyba jest niewymienna. Dobra, i tu jest walkout. Tu jest walkout. Nie ma walkoutu i nie ma nawet ekranów, słuchajcie. Nie ma nawet ekranów. Dębele. Ach. No nic, słuchajcie. To by było na tyle. To by było na tyle jeśli chodzi. Najlepszy trawki, jaki tutaj był. No, to Rashford, który pójdzie, yy, który pójdzie na listę transferową. Sprzedam go i zobaczymy, czy da się w jakiś sposób udoskonalić jeszcze mój skład. Tutaj możecie sobie obejrzeć, jaki mam, jakim aktualnie gram. No i zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. Może teraz na jakąś ikonkę będziemy zbierać. Mam nadzieję, że, że się uda. I powodzenia w przyszłej lidze weekendowej. Cześć!